Uwaga kierowcy, będą zmiany w strefie płatnego parkowania w centrum Suwałk. Zgodnie z decyzją większości miejskich rajców, od 15 kwietnia bieżącego roku z obszaru strefy płatnego parkowania zostanie wyłączona ulica Księdza Kazimierza Hammerschmidta. Co więcej, opłaty będą pobierane w godzinach od 8 do 16, a nie tak jak dotychczas do 18. Dodatkowo ma być wprowadzona możliwość wniesienia opłaty za pomocą elektronicznych form płatności, a nie tak jak dotychczas jedynie bilonem. Zmiany są spowodowane kończącą się umową z operatorem strefy i ustaleniami grupy roboczej radnych i przedsiębiorców. Głosowanie w tej sprawie poprzedziła dyskusja na temat zasadności funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Głos zabrali m.in. Anna Maria Gawlińska z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk i Wojciech Pająk z klubu Łączą Nas Suwałki. Zdaniem radnej z powodu strefy opustoszało centrum. Radny zwrócił uwagę, że żadne miasto nie wpuszcza aut do centrum, a przedsiębiorcy z ulicy Kościuszki chwalą takie rozwiązanie, bo ich klienci mają wolne miejsca parkingowe. Natomiast Czesław Renkiewicz, prezydent miasta, przypomniał, że w niedawnej miejskiej ankiecie mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko likwidacji strefy. Zauważamy, że z powodu istnienia tej strefy nasza reprezentacyjna ulica Kościuszki przestaje być wizytówką miasta i jakby pustoszeje. I nigdzie nie robi się tego w ten sposób, że wpuszcza się samochody do centrum miast. Nigdzie się to w ten sposób nie udało. Nie sądzę, że Suwałki są tutaj jakimś specjalnym wyjątkiem. Ponad 1200 ankiet było i okazało się, że mieszkańcy nie chcą likwidacji strefy. Najwięcej mieszkańców było, żeby ją przemodelować i tak dalej. Przypomnijmy, że funkcjonująca w mieście od kilku lat strefa płatnego parkowania obejmuje fragment ulicy Mickiewicza przy Magistracie, lwią część ulicy Kościuszki i plac imienia marszałka Józefa Piłsudskiego.